Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajger na kanale Jana Pińskiego. Dzisiaj będziemy mieli taki dosyć wesoły temat. Sądzę, że to jest jeden z takich już bardzo ważnych symptomów, no, że zjepy się kończy, że PiS się kończy. Oni już wiedzą, co się dzieje. To znaczy chciałbym Państwu pokazać to, że oni wariują ze strachu, szaleją, przy okazji pokazują swoje prawdziwe oblicze. Zacznę, Szanowni Państwo, od posła Cymańskiego. Ja w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Kiedyś uważano go za takiego bratłatę, takiego człowieka, który tutaj potrafi mówić jakieś żarciki. Ja nie rozumiem w ogóle posła, po co ten człowiek jest w parlamencie. On nigdy żadnych merytorycznych wypowiedzi nie miał, ale no nieistotne. Jest zawsze członkiem kilku komisji. I teraz posłuchajcie Państwo o tym, co się wydarzyło. Wziął kasę za nieobecność. Zadziwiające tłumaczenia Cymańskiego. Przepraszam. Według doniesień dziennikarki Gazety Wyborczej, poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański miał podpisać się na liście obecności na posiedzeniu komisji, ale nie uczestniczył w jej obradach. Pamiętajcie Państwo, że za każde posiedzenie komisji oni mają pieniądze. Pani jest formalistką w tym momencie. Pani nie rozumie, że poseł ma bardzo wiele różnych obowiązków. Tłumaczył parlamentarzysta na sejmowym korytarzu. Pod koniec stycznia dziennikarka Gazety Wyborczej Justyna Dobrosz-Oracz opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z posiedzenia sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej. Sala świeciła pustkami. Na liście obecności znajdowało się jednak wiele podpisów parlamentarzystów. Natomiast jak się spojrzy na listę, to proszę bardzo, na sali już powinien być Tadeusz Cymański. Między innymi pan poseł Sławomir Zawiślak i oczywiście ich nie ma. Czyli co, oszustwo? Stwierdziła dziennikarka. Tak, mój obowiązek. Cymańskiego nie było na sali. Za pracę się płaci, a nie za podpisy czy obecność. Podczas trójkowego posiedzenia Sejmu Justyna Dobrosz-Oracz zapytała posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego o tamtą sytuację. Co wtedy robił? Dopytywała. Przygotowywałem się do wystąpień sejmowych, odparł krótko parlamentarzysta z ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Ale pan nie musi się podpisywać. Pana obowiązkiem jest bycie na komisji. To jest pana obowiązek. Za to dostajecie pieniądze, odpowiedziała dziennikarka Gazety Wyborczej. Nie za podpisy dostajemy, tylko za pracę. Jeszcze raz pani mówią, że za pracę się płaci, a nie za podpisy, czyli obecność. Coś pani powiem, gdybym ja tam przyszedł, martwo siedział i coś innego czytał, to pani by mnie pochwaliła? Tak czy nie? No widzi pani, bo pani jest formalistką, w tym momencie stwierdził Cymański. Po chwili Cymański odwrócił się do stojącej obok młodzieży. Słuchają młodzi ludzie, że poseł tłumaczy, że się podpisał, a go nie ma, nie było w tym miejscu. Pani nie rozumie, że poseł ma bardzo wiele różnych obowiązków? Pani jak prokurator, będziemy pani teraz, a to jest TVN24, a Wyborcza, jeszcze lepiej, odparł poseł Solidarnej Polski i odszedł. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, im puszczają nerwy. Oni już nie wiedzą, nie mają tego komfortu, że są pewni, że z pewnością będą mieli możliwość jeszcze w tym Sejmie zasiadać. Dlatego w sytuacji, kiedy otrzymują takie konkretne informacje, no to widzicie Państwo, im siadają nerwy. Siadają im nerwy, nie wiedzą jak się zachować i wychodzą z nich, wychodzi z nich takie zwykłe chamstwo, po prostu chamstwo. Na szczęście, zobaczcie Państwo, jak oni odpowiadają, chociażby jak odpowiada u pani Moniki Olejnik, odpowiada Soboń. Otrzymuje konkretne, merytoryczne pytanie, a on na każde pytanie odpowiada. Jeżeli na przykład zapytalibyście się Państwo, dlaczego popełnił
jakieś wykroczenie drogowe w samochodzie, a ten człowiek by państwu odpowiadał. Rzeczywiście jest kodeks wykroczeń i kodeks wykroczeń jest takim specjalnym dokumentem prawnym, który określa, jakie są wykroczenia drogowe. Tak, a samochód to ma 4 koła i samochód z reguły jest napędzany silnikiem spalinowym albo czasami elektrycznym. Szanowni Państwo, i oni tak odpowiadają po to, żeby odwrócić kota ogonem, żeby zagadać tymi słowami, odejść od merytoryki. I często wtedy mówię, no przecież odpowiedziałem na to pytanie, no o co tutaj dalej chodzi, żeby skłamać, nie odpowiadając. I tutaj to już im się nie udaje. I tyle, Szanowni Państwo, no, to zobaczycie Państwo, to jest jakieś kuriozum, po czym to się znowu wydarzyło. To się znowu wpisuje w tą tendencję, że oni, proszę za wrażenie, srają ze strachu. Więc mój ulubieniec, Sakiewicz, dantejskie sceny podczas sejmowej komisji. Sakiewicz do posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam przed Sejm. Posłowie zajęli się dzisiaj podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu informacją na temat działań niektórych podmiotów medialnych, w tym stacji TVN, mających na celu ograniczenie wolności słowa i zastraszanie dziennikarzy. Podczas dyskusji doszło do dantejskich scen, nawołujących do wolności debaty i możliwości głoszenia własnych poglądów. To oni, szanowni Państwo, od tych pilotów. Tomasz Sakiewicz nazwał posła Koalicji Obywatelskiej chamem. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, zapraszam przed Sejm. Rozumiem się Państwo. Grupa posłów należących do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wystąpiła do jej przewodniczącego o pilne zwołanie posiedzenia i zorganizowanie debaty na temat, jak napisano, nękania dziennikarzy przez stację TVN. We wniosku, pod którym podpisali się m.in. Joanna Lichocka i Marek Suski, została zawarta prośba o zaproszenie na posiedzenie przedstawicieli Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz dziennikarzy Telewizji Polskiej i Gazety Polskiej. Wśród zaproszonych na posiedzenie gości znalazł się m.in. redaktor Naczelnej Gazety Polskiej Sakiewicz. Szanowni Państwo, Sakiewicz złożył ileś wniosków z gmyzem i z nisztorem o to, że powstał portal Wieści 24. Byliśmy ciągani z Jankiem po różnych posterunkach policji i żeśmy tam się musieli tłumaczyć, bo to były czynności, czy my działamy zgodnie z prawem, czy nie działaliśmy zgodnie z prawem. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Przestali nas ciągać wtedy, kiedy żeśmy na tych posterunkach rozmawiali o Mariuszu Kamińskim, o Wąsiku. No, mieliśmy naprawdę bardzo dużo audytorium, oni już mieli tego dosyć. Ale to ten człowiek tutaj to mówi. Sakiewicz przyznał, że TVN wytoczył mu proces w 2006 roku za materiał WSI na wizji, w którym dowodził, że telewizja ma esbeckie korzenie. Sakiewicz opiętnie komunizmu w TVN. To nie oznacza, że oni mają mniejsze prawa w debacie, ale nie oznacza też, że nie można pisać skąd są, a klimacik, z którego się wywodzą, jest parszywy. Dla kogoś, kto działa w opozycji, kto ceni sobie wolność słowa, a kto sowiecką dominację, uważa za coś bardzo złego. I to mówią ci, którzy mają, szanowni Państwo, tą kurwizję i tę po prostu ciągłą wywrotkę jeżdżącą z gównem, wylewanym na wszystkich, na nas wszystkich. Patrzę na tych młodych dziennikarzy i zastanawiam się, co oni mają w głowie, gdy przychodzą do pracy, do stacji, która zakładała wojskowa bezpieka. No rzeczywiście, co ci dziennikarze te fajne, jak mogą? Mówił Sakiewicz o pracownikach w tej chwili, u nich są lepsi. No ten, co okradał groby, czy Pereira, czy ten, co się przebierał za, przepraszam, Siusiaka. No naprawdę. Sakiewicz o pracownikach TVN. Ich prawo, ich wybór. No może nie mieli gdzie pracować, dodał. No u Sakiewicza nie, bo Sakiewicz przez pewien czas po prostu nie płacił. Jednak opowiadał o tych sytuacjach, kiedy on mówił do tych swoich zaufanych, słuchajcie, na imprezach poczekajcie, jak tam ci wyjdą, to będzie lepsze jedzenie, bo wiecie, bo oni nie mogą widzieć, że jest dobra sytuacja. Także taka sytuacja. Sakiewicz odniósł się także do autora reportażu Siła Kłamstwa, Piotra Świerczka. Nie jeden dureń i manipulator dostał się do naszego zawodu. Państwo sami się na to zrzymają. Świetny reportaż pana Piotra Świerczka, który obnażył kłamstwa Macierewicza.
o tym, że po prostu no, oni cały czas kłamali i komisja smoleńska no, w zasadzie już dawno powinna się rozwiązać. Oglądaliśmy ten materiał, rewelacyjny materiał, merytoryczny. To może być przykład pracy dziennikarskiej. Państwo sami się zżymają. Nie wiem, czemu tak duża prezentacja tego typu ludzi jest w TVN-ie. Niech sobie plecie bzdury mówił. To ja mam prawo skrytykować. Ja mam prawo wyrazić opinię, że to jest kłamstwo, że manipulacja. Dokładnie tak powiedziałem. No widzicie państwo, sama merytoryka. Przekonywał też, że nie chodzi o wytaczane przez TVN pozwy, ale o kluczową kwestię dla demokracji w Polsce. Wolność słowa. Czyli ta wolność słowa to polega na tym, że oni co drugie słowo mówią Tusk, 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 Für Deutschland. Czy ewentualnie wylewają te swoje szambo na resztę ludzi i uważają, że są bezkarni. I teraz szanowni państwo, do jego wypowiedzi odniósł się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Mieszkowski. Chcę poinformować pana Rafała Sakiewicza, że Telewizja Polska powstała w 1952 roku za czasów stalinowskich. Ci wszyscy państwo, którzy dziś pracują w TVP PiS, w jakimś sensie, może w dosłownym tego słowa znaczeniu, kontynuują tradycję Zakiu Mieszkowskiego. Inteligentny człowiek no, wytłumaczył mu, że jeżeli on chce tego typu argumentację używać o tym, że TVN jest w WSI, no to no, telewizję polską rzeczywiście powstała w czasach, kiedy tutaj u nas był jeszcze komunizm. Szanowni Państwo, i Mieszkowski powiedział tak, nie beczcie jak beksy. Dla was kryteria autorytarnego państwa, kryteria manipulowania opinią publiczną, przekłamowania faktów są normą. Te normy niestety konsumuje polskie społeczeństwo. Płacąc abonament za telewizję publiczną, zamiast łukać na stoły Komisji Kultury, odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego nie ma solidarności wśród dziennikarzy? Pytał poseł Komisji Koalicji Obywatelskiej. Kogo wy chcecie pouczać? Nie bądźcie jak takie beksy, cholera jasna. Bądźcie damami przynajmniej, apelował Mieszkowski. To wywołało gwałtowną reakcję Tomasza Sakiewicza. Przepraszam, czy ten cham może nas przestać obrażać? Mam swoją godność i żaden cham, nawet jeśli nosi mandat poselski, nie będzie obrażał nas i naszych dziennikarzy, stwierdził oburzony. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, zapraszam przed Sejm, dodał, zwracając się do Mieszkowskiego. Szanowni państwo, jak widzicie, no to już Sakiewiczowi puściły nerwy. On rozumie, że to już jest koniec tej zabawy. Niech on sobie przypomni te złodziejstwo, gdzie on reklamował portal Puszcza u siebie w tych swoich mediach. Wziął na to olbrzymie pieniądze i okazało się, że podobny produkt zrobił jeden pan leśniczy, który zamiast kilkunastu milionów złotych wydając na kamery, które będą patrzyły, jak zwierzęta w lesie, nie wiem, idą i robią siku, czy robią inne rzeczy, to on zrobił to za 1500 złotych. Taki sam portal, tylko że tutaj u Sakiewicza to nikt nie wchodził na ten portal Puszcza. Już na razie nic nie słychać, nie widać. A u tego pana leśniczego ten za 1500 złotych tych kilka kamerek miał parę tysięcy wejść. Ludzie to oglądali. Także rozumiecie, no wredny, ohydny wał. I jeszcze ten człowiek, ja oczywiście się nie śmieję z wyglądu, ale widać, że ten pan ma rzeczywiście bardzo poważne problemy. No po prostu jest chorobliwie otyły. I ten pan mówi, że on będzie wychodził na solo z posłem Mieszkowskim. No szanowni państwo, no, pomyślcie sobie, do jakiego żeśmy już etapu doszli. No śmieliśmy się, że może Sakiewicz, no skoro poseł ma immunitet, to nie spróbuje, nie wiem. Janek mówi, że z Jankiem chętnie, Janek mówi, że nie ma problemu. Janek mówi, że nie będzie go bił, tylko każe mu przebiec 15 metrów, naprawdę. Także nie ma o czym mówić, żadne solo, po prostu niech on przebiegnie 15 metrów. On po prostu wziął przykład od tego swojego guru Jarycy, który mówił, że on tylko się wyleczy i on wygra maraton z Donaldem Tuskiem. No, naprawdę to może w końcu to będzie tak jak w średniowieczu. Jaryca niech wyzwie na pojedynek Donalda Tuska, no i będzie mieli z głowy w półtorej minuty. A może szybciej. Także, szanowni państwo, no,
oglądam to i widzę symptomy. Oni się naprawdę kończą. Widzicie, oni się naprawdę kończą. Ale to jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo i widzieliście to, w jaki sposób zachowywał się w Sejmie Czarnek. Czarnek, który się wściekał, dar, używał jakiejś zwariowanej argumentacji, nie odnoszącej się, tak powiem, merytorycznie do tego, co zrobił. Pokazywał swoją butę, pokazywał, że jest bezkarny, ale za chwilę, jak dowiedział się o wnioskach do prokuratury, to już kazał podpisać te aneksy, przedłużając do 15 lat ten zakaz sprzedaży tych willi, które podarował. I tak jest nieistotne, bo po zmianie władzy spodziewam się, że tutaj tym zajmie się prokuratura. Ale zobaczcie Państwo, jaki on użył argumentacji i co on zrobił. Więc Czarnek już chcąc pokazać, że również takie olbrzymie pieniądze zostały przekazane na różne dziedziny związane rzeczywiście z tym, czym ma się zajmować Ministerstwo Oświaty, dał taki przykład. Tak udawał, że nie wie, jaka to jest miejscowość i mówi, że jest taka miejscowość Jakubowice Konińskie, tak jakby nie wiedział, i tam właśnie ministerstwo przekazało 15 milionów złotych oraz na ochotniczą straż pożarną przekazało tam 650 tysięcy złotych. I teraz słuchajcie, dziennikarze doszli do tych informacji, że w tych Jakubowicach Konińskich jest jedna szkoła. Jest to oczywiście szkoła w miejscowości w województwie lubelskim, bo tam dziwnie, tak jak tam szarnka województwa, 1/3 tych wszystkich tak powiem, pieniędzy została przekazana tam do województwa lubelskiego. No i szanowni Państwo, tutaj okazuje się, że w tej miejscowości jest jedyna szkoła i w tej szkole dyrektorem jest pan Przemysław Chudzik, czyli szwagier Przemysława Czarnka. Sami sobie odpowiedzcie, co się z nimi dzieje, jak oni nas traktują, jak są butni, ale w tej chwili już zaczynają się bać. Naprawdę, zaczynają się bać. To jest bardzo dobra informacja, obejrzyjcie. To jest to, na co czekaliśmy tyle czasu. Oglądamy już to. Na szczęście dziennikarze już zaczynają ich pytać. Nie ma już miękkiej gry. Widzieliście, nawet muszę pochwalić pana redaktora Konrada Piaseckiego, który bardzo merytorycznie rozmawiał z przedstawicielami z JEP-ów podczas w kawie na ławę. Widzieliście Państwo ich zachowanie, szaleństwo, jakieś wycie. Oni nie mogą otrzymywać pytań merytorycznych, bo wariują. Oni cały czas myślą, że będą oszczędzani. Dziennikarze przestali się bać. I bardzo dobrze. Wydaje mi się, że już jesteśmy na takiej naprawdę już niedługo. Jarosław Kaczyński powiedział wiewiórki. Jarosław Kaczyński ma olbrzymi strach, bo wie, że nagle któryś z dziennikarzy może nie wytrzymać ewentualnie rozmówców tych dziennikarzy i przerwie tą niepisaną umowę, że nikt nie mówi o tym, że Jarosław Kaczyński jest członkiem społeczności LGBT, na którą szczuje. Po prostu to już będzie tematem publicznym, bo to nie chodzi o to, żeby się epatować tym, podniecać, że Jarosław Kaczyński jest gejem, ale pokazać tą obłudę i to, co on robi. Natomiast, tak jak Państwu mówiłem, niezwykle budującym jest to, że z funkcji członka Rady Nadzorczej PGS Krybełchatów zrezygnował Ryszard Czarnecki. To jest taki zespół siatkówki. Ryszard Czarnecki zrezygnował albo polecono mu zrezygnować. Także będziemy, szanowni Państwo, niedługo
świadkami coraz bardziej spektakularnych tych ich. Będą nam pokazywać swoją kulturę, będą nam pokazywać, w jaki sposób oni funkcjonują, jak nas szanują, jak potrafią merytorycznie dyskutować, jaki tak naprawdę mają program, co oni robią. Jak widzicie Państwo, oni są przyzwyczajeni, że idą do kurwizji i tam Kaczyński czy Duda otrzymują pytania, dlaczego pan jest taki wspaniały, dlaczego pan jest taki świetny i tak dalej, i tak dalej. To już się skończyło. To tak jak Leper mówi, w Wersalu już nie będzie. Będziecie musieli odpowiadać za wasze złodziejstwa i oszustwa. I dziennikarze w naszym imieniu, w imieniu społeczeństwa, nareszcie te pytania zaczynają wam zadawać. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zarekomendować historię bez cenzury. I tutaj nawiązując właśnie do tego, w jaki sposób oni odpowiadają i w jaki sposób robią, chciałbym Państwu powiedzieć o takim materiale dotyczącym takiej operacji niemieckich służb specjalnych, już oczywiście po wojnie. Artykuł ma tytuł Zrzucić winę za Holokaust. Wymawiająca historia terminu polskie obozy koncentracyjne. Na początku 1956 roku Alfred Benninger, były nazista, a zarazem szef supertajnej komórki zachodnio-niemieckiej służby kontrwywiadowczej, agencja 114, wpadł na pomysł, jak zmniejszyć odium ciążące na Niemczech za wojnę i Holokaust Żydów. Benninger, zwany Grubasem, zaproponował, aby rozpocząć w mediach propagowanie terminu, zobaczmy, znowu te Grubasy, propagowanie terminu polskie obozy koncentracyjne w odniesieniu do niemieckich obozów zagłady na terytorium Polski. Odrobina fałszu w historii po latach może łatwo przyczynić się do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za zagładę, przekonywał. Plan zyskał wysoką ocenę i akceptację Reinharda Gehlena, szefa zachodnio-niemieckiego wywiadu, nazwanego wówczas organizacją Gehlena. To był jeszcze jeden z szefów wywiadu, hitlerowskiego wywiadu. Bardzo, bardzo zdolny szef wywiadu. Agencja 114, Agencja 114 była jedną z najbardziej tajnych komórek wywiadu, bo zajmowała się rozpracowywaniem radzieckich agentów. Szanowni Państwo, tutaj polecam ten materiał. Jak widzicie, do tej pory musimy walczyć z tym, żeby nie funkcjonował termin polskie obozy koncentracyjne. Chciałbym również polecić Państwu naszą książkę Kamiński. Tutaj jest również taki ciekawy fragment dotyczący właśnie ich zachowania, jak to są ludzie, jak oni funkcjonują. Więc tak. Nie mogę się wykurwać, przepraszam. To, co było tajemnicą Poliszynela, znaną przez sejmowych dziennikarzy i polityków, stało się sprawą publiczną za sprawą adwokata Roberta Nowaczyka. Jakub R. opowiadał mi w czasie spotkań z przedstawicielami CBA w jego mieszkaniu na Włodarzewskiej, niejaki Mariusz Kamiński chodził na szporakach i całował się z jego psem bokserką. Powiedział mu w styczniu 2019 roku Nowaczyk przed komisją reprywatyzacyjną. Wiecie Państwo, oni dlatego się boją tych komisji, bo nie wiedzą, co tam dalej wypali, tej weryfikacyjnej, jak się boją. Tej, która ma ugotować Tuska, tak to określa. Nowaczyk nie tylko opowiedział o ekscesach alkoholowych Kamińskiego, ale także o ofercie, jaką przekazał mu Jakub R. Były szef, wiceszef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Propozycja pochodziła od znajomych Jakuba R. z CBA,
sprowadzała się ona w istocie do sugestii, że jeżeli adwokat oddałby 30% swoich dochodów, to w zamian otrzymałby ochronę CBA. Według Nowaczyka przedstawił mu listę kilkunastu spraw, którymi się zajmowali i na których chcieliby zarobić, zapewniając osłonę biura. Wiecie Państwo, ja o tym już mówiłem i to potwierdzają wszyscy. I mówią, coraz więcej osób o tym mówi. Prokuratura się tym nie interesuje. Jedyną rzeczą, o której mogę dzisiaj powiedzieć, to były moje rozmowy z Jakubem R., który jako czyn z urzędu zaczął współpracować z CBA. I wtedy zaczął się ze mną spotykać. Po pierwsze, żebym mu pomógł szukać haki na Gronkiewicz, Walc, Sołowowa, Niewrzydowskiego, Stachurę, Marwipol i Dom Development. Tak opisał Nowaczyk kontekst rzekomej propozycji od R. Jak widzicie Państwo, już wtedy był ten szatański pomysł Jarosława, niedobrzy deweloperzy. Teraz dalej jest ta część do polowania na Trzaskowskiego. Pomijając szczegóły korupcyjnych zawiłości w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, po raz pierwszy przy okazji Kamińskiego i ludzi z nim związanych pojawił się wątek ściągania haraczu w zamian za ochronę. Widzicie, to dziwnie, to się wszystko potwierdza również i w moich wyjaśnieniach i jeszcze w innych ludzi. Wariant pozytywny dla Kamińskiego tych wszystkich historii jest taki, że minister po prostu nie kontroluje swoich podwładnych. Wariant pesymistyczny jest taki, że ma pełną świadomość, co oni robią i przyzwala na to. Czy sądzicie Państwo, że prokuratura, która usłyszała takie informacje na komisji państwowej, coś z tym zrobiła? Przecież każdy, kto dowie się o popełnionym przestępstwie, każdy urzędnik państwowy ma obowiązek zawiadomić organy ścigania. Organy ścigania już się dowiedziały. I co z tym zrobiły? Wszczęły jakieś śledztwo? Zrobiły? Coś się w tej sprawie dzieje? Bo nic przynajmniej nie słyszeliśmy. Widocznie bardzo długo pracują. Ale to już niedługo, szanowni Państwo. Teraz już jest coraz bliżej, jak widzicie, po tym ich zachowaniu. Oni po prostu wariują. Oni nigdy nie byli w takiej sytuacji. Oni sądzili, że to będzie tysiącletnia Rzesza. A okazuje się, że będzie, nie wiem, ośmioletnia, tak powiem, no, pisowskie bankructwo. Niestety również całego naszego narodu. Dziękuję Państwu. Do widzenia.